Pielgrzymki do Polski w 2002 roku powiedział przed tym cudownym obrazem: trzeba prosić Maryję, by wypraszała jedność wiary, jedność myśli, jedność rodzin i jedność społeczną. Te słowa są nadal bardzo aktualne. Teraz papież minął stolik, na którym znajdują się relikwie sześciu świętych przedstawionych na banerach. Nie lękajcie się. Papieżu, zadzwoń do mnie. Esta es la juventud del Papa, czyli to jest młodzież papieża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Umiłowany Ojcze Święty, popatrz na te roześmiane twarze młodych ludzi. Czy są zmęczeni? Biskup Damian Muskus. Mówią nie. Koordynator Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Mówią nie, ale są zmęczeni. Ale czy są szczęśliwi? Móc przedstawić Tobie, Ojcze Święty, tysiące młodych świadków miłosierdzia, którzy dzień i noc służyli pielgrzymom, czujni na każdą ich potrzebę, wrażliwi, pełni entuzjazmu i zawsze chętni do niesienia pomocy. To jeden z najpiękniejszych momentów tych niezapomnianych dni. Oni już wiedzą, że miłość jest służbą. Oni już posmakowali, co znaczy zakochać się w Jezusie i zobaczyć Go w braciach, w ludziach samotnych, zniechęconych, smutnych i ubogich. Tutaj w Krakowie doświadczyli mocy Bożego miłosierdzia i chcą iść dalej, by służyć, by być narzędziami miłosiernego Pana w świecie, który woła o miłość. Młodzi przyjaciele, to wy jesteście dla tego świata nadzieją.
Jest z nami tutaj Matka Boża z Kalwarii Zebrzydowskiej. To nie jest kopia, to jest cudowny obraz, który przybył na spotkanie z papieżem Franciszkiem i z wami. To ona wychowywała małego Karola Wojtyłę, który później stał się papieżem Janem Pawłem II. Do niej pielgrzymował jako chłopiec, a jako kapłan i biskup jej powierzał wszystkie trudne sprawy Kościoła, któremu był pasterzem. Jego śladami do Kalwarii pielgrzymowali często wolontariusze Światowych Dni Młodzieży i cały komitet organizacyjny, by wielkie dzieło Światowego Spotkania Młodych oddać w jej niezawodne ręce. To właśnie wolontariusze zaprosili ją do Krakowa na Wielkie Święto Wiary, bo bardzo chcieli, by była tu dzisiaj z nami. Tak bardzo potrzebujemy jej matczynej obecności i opieki. Powierzmy jej młode serca rozpalone miłością do Jezusa i pragnieniem służenia braciom. Powierzmy jej świat, do którego niebawem wrócą. Niech dzięki ich młodzieńczemu świadectwu spotkania z miłosiernym Panem ten świat staje się lepszy i piękniejszy. Powierzamy opiece Matki Bożej Kalwaryjskiej Ciebie, Ojcze Święty, i wszystkie troski świata, które nosisz w swoim sercu. Ojcze Święty, dziękujemy Ci za wielkie orędzie nadziei i miłości, które nam przyniosłeś. Dziękujemy za świadectwo wiary i zaufania Bożemu Miłosierdziu, które chcemy uczynić programem naszego życia. Amatissimo Santo Padre, grazie per la tua gioia, la tua umiltà, la testimonianza della vita. Kochany Ojcze Święty, dziękujemy Ci za Twoją radość i za świadectwo Twojego życia. Grazie. Ci vediamo a Panama. Dziękujemy, zobaczymy się w Panamie. Umiłowany Ojcze Święty, w imieniu Departamentu Wolontariatu i wszystkich wolontariuszy, tych obecnych tu, w tym miejscu, ale jeszcze pełniących dyżury na Campus Misericordie, witam serdecznie. To oni dali swoje serca, dali swoje ręce, oczy i uszy, aby zapaleni ogniem miłosierdzia przez Ciebie, Ojcze Święty, zanieść go tym, do których zostali posłani jako wolontariusze. Teraz chcieliby złożyć świadectwo, jak przeżyli ten czas służby wolontariackiej. Pierwsze świadectwo wygłosi Michał, brat Macieja,
który zmarł, jako ten, który zaprojektował dekoracje miasta, wiele grafik i filmów. Miały być kolejne zwykłe Światowe Dni Młodzieży, a się okazało, że ta wielka radość, która może przysłonić wielkie sprawy, jednym tylko zdaniem została na chwilę wstrzymana i za to dziękujemy. Maciek miał być tutaj, kolejny dowód na to, że był na to gotowy. Tekst, który przygotował i chciał wygłosić w waszej obecności. Hej! Nazywam się Maciek. I od ponad 230 dni jestem onkodresem. W grudniu, tuż przed świętami, pracując nad projektem ornatów na Światowe Dni Młodzieży, dowiedziałem się, że część komórek w moim organizmie postanowiła się zbuntować i narobić trochę zamieszania. Zmutowały i pojechały po bandzie, ponieważ przekształciły się w nowotwór złośliwy kości udowej, chondrosarkoma, mezenschymale. Jest to niezwykle rzadki nowotwór, którego jest bardzo trudno wyleczyć. W niespełna 2 tygodnie po świętach Bożego Narodzenia okazało się, że ta odmiana raka bardzo mnie lubi, ponieważ postanowiła trochę pozwiedzać mój organizm i dodatkowo najechać moje płuca liczniej niż Polacy najeżdżają na Chorwację podczas wakacji. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem od lekarzy te słowa. Leczenie paliatywne. Hospicjum. Te pół roku diametralnie zmieniło moje życie. Jeszcze w grudniu stałbym przed wami o własnych siłach i o 2 nogach. Niestety, tę zaatakowaną przez nowotwór trzeba było amputować. Słodycze i ciastka zostały wyparte przez morfinę i tlen, bez których na obecnym etapie nie jestem w stanie funkcjonować. Jak kiedyś nie wyobrażałem sobie życia bez czekolady. Rower został wyparty przez wózek inwalidzki i specjalne poręcze przy łóżku czy samochodzie, a sok pomarańczowy przez ciężką chemioterapię, która niestety póki co nic nie wskurała. Ten nowotwór rzeczywiście się do mnie przywiązał. Stojąc tu przed wami, chciałbym bardzo podziękować moim koleżankom i kolegom z Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, z krakowskiej kurii i wszystkim, którzy mnie wspierają i moich najbliższych w tych dniach, w tym lekarzom z krakowskiego Centrum Onkologii, którzy podjęli walkę z nowotworem, pomimo że od początku wiadomo było, że to ciężka walka każdego dnia. Dziękuję wam za każdą mszę, modlitwę, za każdą prośbę skierowaną do Boga, żeby zaingerował w biologię i naprawił to, co się zepsuło. Doskonale zdaję sobie sprawę, że nie mogę żądać od Boga cudu, ale bardzo go o niego teraz proszę i błagam. Jedna z napotkanych osób kiedyś zapytała mnie, jakie jest moje największe marzenie. Dopiero wtedy dotarło do mnie, jak szybko mogą zmienić się priorytety i cele w życiu. Wielu z nas marzy o wielkich karierach, dużej rodzinie, wielkim majątku, sławie, awansie, nowym domu czy samochodzie. Ja od pół roku jednak mam jedno marzenie. Chciałbym po prostu żyć. Chciałbym móc spotkać się z wami podczas kolejnych Światowych Dni Młodzieży i móc powiedzieć, że już wszystko okej. Na sam koniec życzę wam, abyście cieszyli się życiem. Każdy dzień jest piękny, jednak nie zawsze w natłoku obowiązków dostrzegamy, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi i czasem trzeba dostać obuchem w łeb, żeby to docenić. Życzę wam, byście byli w stanie to dostrzec,
bez potrzeby takich doświadczeń. Świadectwo wolontariusza z Polski wygłosi Marzena. Nazywam się Marzena Wójcicka, jestem z Polski i od ponad roku pracuję w Komitecie Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. W tym świadectwie chciałabym opowiedzieć, co zawdzięczam Światowym Dniom Młodzieży i jaki to miało wpływ na moje życie. Skąd pomysł na Światowe Dni Młodzieży? Do pojechania na Światowe Dni Młodzieży skłoniło mnie pragnienie odnalezienia swojego miejsca w Kościele. Zaczęło się, gdy byłam w gimnazjum i zaobserwowałam, że we mszach młodzieżowych uczestniczy tylko po kilka osób. Wtedy pomyślałam, że młodzi ludzie nie chcą bądź nie odnajdują się w Kościele. Po jakimś czasie zobaczyłam spotkanie młodzieży z papieżem w telewizji i wtedy zrodziło się wielkie pragnienie i marzenie, aby pojechać na Światowe Dni Młodzieży i przekonać się, że jest wiele młodych ludzi w Kościele. Bardzo chciałam też odnaleźć w nim swoje miejsce. Dzięki temu pragnieniu, zrodzonemu kilka lat temu, uczestniczę teraz w trzecich Światowych Dniach Młodzieży. Najpierw w Madrycie, później w Brazylii i teraz tu, w Krakowie. Co zawdzięczam temu doświadczeniu? Każde uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży uczyło mnie ufać i powierzać się Bogu. Od Madrytu aż do Krakowa minęło 5 lat. Te 5 lat było wielkim doświadczeniem Bożego miłosierdzia w moim życiu. Szczególnie zapadła mi w pamięć troska Boga o drobiazgi. Tego doświadczyłam w Rio, będąc wolontariuszką. To mi też uświadomiło, że skoro Bóg troszczy się o tak małe rzeczy, to zatroszczy się i o większe. Dzięki Światowym Dniom Młodzieży odnajduję również swoje miejsce w Kościele jako młody człowiek. Do tej pory pamiętam Twoje spotkanie, papieżu Franciszku, z wolontariuszami w Rio de Janeiro. Wtedy stałam pośród tysiąca wolontariuszy z pytaniem, co dalej z moim życiem. Wtedy też powiedziałeś, nie bójcie się. Może nie wszyscy jeszcze wiedzą, co w życiu robić, jaką drogą pójść i jak znaleźć odpowiedź na pytania, które nurtują młodego człowieka. Kontynuowałeś, pytajcie Jezusa. Módlcie się i Jemu wszystko zawierzcie. On wam da odpowiedź. Jedno jest pewne. Bóg ma plan dla każdego. Wtedy poczułam spokój, radość i pewność, że tak na pewno jest. I później tego też doświadczyłam. To był koniec Światowych Dniach Młodzieży w Rio, ale początek wielu doświadczeń w moim życiu. Po jakimś czasie wyjechałam za granicę na rok. To nie był łatwy czas, ponieważ przez kilka ostatnich miesięcy pobytu tam byłam bez wspólnoty, bez kościoła i często też bez sakramentów. Nie trwało to długo, jednak wtedy dopiero zrozumiałam, co to jest Kościół i jak ciężko jest dobrze żyć bez niego. Doświadczenie wspólnej Eucharystii i modlitwy z milionem ludzi z całego świata podczas poprzednich Światowych Dniach Młodzieży i potem pobyt samemu za granicą dał mi pewność i przekonanie, że nigdy więcej takiego życia bez Kościoła. Myślę też, że między tymi wcześniejszymi doświadczeniami Światowych Dni Młodzieży dzięki temu nie odeszłam całkowicie. Jednak mimo tego też nie umiałam podjąć decyzji o powrocie do Polski. Wtedy to Pan Bóg
ściągnął mnie do kraju poprzez propozycję pracy w sekcji wolontariatu. Jak tylko otrzymałam tą wiadomość z Polski, kupiłam bilet, spakowałam się i wróciłam do Krakowa. Mój powrót był nie tylko powrotem do kraju, ale również drogą powrotu do kościoła. Podsumowując moje 5 lat życia ze Światowymi Dniami Młodzieży. Po Madrycie nauczyłam się angielskiego, aby komunikować się ze wszystkimi ludźmi, których tam poznałam. Także Światowe Dni Młodzieży w Rio były naprawdę początkiem takiego mojego powierzania się Bogu i ufania Jemu. Natomiast między Światowymi Dniami Młodzieży w Rio, a tutaj w Krakowie, dostałam wspaniałą możliwość pracy w komitecie, co było głównym powodem powrotu do Polski. Odnalazłam swoje miejsce w kościele. Rozwinęły się relacje z poprzednich Światowych Dni Młodzieży. Na niektóre, też te ważne, trzeba było cierpliwie poczekać. Także 3 dni temu w szczególny sposób doświadczyłam Bożej opieki. Miałam wypadek samochodowy podczas pełnienia służby. Jednak wyszłam z niego cało i jestem teraz tutaj i mówię to świadectwo. Chcę powiedzieć, że Pan Bóg spełnia marzenia i wszystko układa. Jednak na wszystko trzeba cierpliwie czekać. I warto pamiętać, że SDM to dopiero początek. Dzisiaj mogę już spokojnie i bez żadnej wątpliwości powiedzieć, jestem szczęśliwa w Kościele, który my tu wszyscy tworzymy, w którym jest obecny Pan Bóg każdego dnia, a szczególnie w Eucharystii. Santo Padre, quiero agradecerle por sus palabras para los jóvenes en Brasil. Ojcze Święty, bardzo chciałabym podziękować swoim Ojcze Święty, słowami. Chcę Ci podziękować za te słowa, które skierowałeś do młodzieży świata. Y ahora aquí, en Polonia. Yo quiero servir siempre, zawsze a la chcę służyć Kościołowi. Papa Francisco. Ojcze Święty Franciszku. Dziękuję. Zapraszam Krystiana, aby skierował do nas słowo jako ten, który jest reprezentantem Panamy. Wielkodusznie postąpił Pan z nami, staliśmy się radości. Psalm 125:3. Umiłowany Ojcze Święty Franciszku. Tak bardzo chciałem robić raban przed Panem, jak sam nas o to prosiłeś, Ojcze Święty w Rio de Janeiro, że może teraz, Ojcze Święty, zobaczyć, w co sam się wplątałem. Wygłaszanie świadectwa w obecności papieża. Ale chcę robić raban. Nazywam się Cristian Gregorio Ruiz Luque. Jestem z Panamy. Moi rodzice to Crispul Ruiz Cajara i Josefina Rodriguez Virginia Luque. Jestem żonaty. Moja żona to Anna Cecilia. Jestem kandydatem do diakonatu stałego w moim kraju. Przygotowuję się do tego. Bóg obdarzył mnie łaską i pozwolił mi uczestniczyć we wszystkich Światowych Dniach Młodzieży, począwszy od Toronto w 2002 roku. Dzięki tej łasce 3-krotnie służyłem jako wolontariusz, również tutaj w Krakowie. Ze względu na wcześniejsze uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży, zwłaszcza w tych ostatnich w Rio de Janeiro, przyjechałem gotowy do pełnienia najbardziej dynamicznej i wymagającej posługi w ramach wolontariatu, to znaczy służby w sektorach.
pomocy w przygotowaniu pakietów pielgrzyma, w transportach. Ale Bóg w swojej nieskończonej mądrości przygotował dla nas spokojniejsze zadanie. Po pierwsze, pomagaliśmy przy segregowaniu i pakowaniu zestawów pielgrzyma. Potem witaliśmy pielgrzymów i wolontariuszy biorących udział w katechezach i innych wydarzeniach w Tauron Arenie i wręczaliśmy im ulotki i potrzebne materiały. Być wolontariuszem na Światowych Dniach Młodzieży było i jest dla mnie sposobem przekazywania Bożego miłosierdzia, nawet jeśli jest to tylko w niewielkim stopniu, tym wszystkim, którym polecono nam służyć pomocą. Nie ma znaczenia, czy to pielgrzymi, mieszkańcy, czy inni wolontariusze. I chociaż wykonywanie tej pracy czasami bywa trudne i wystawia na próbę wiarę i cierpliwość wolontariusza, w końcu, przypominając nam, że służymy Jezusowi, odciska tak silne piętno, że wolontariusz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zmienia swoje życie, życie tych, którym bezpośrednio lub pośrednio pomaga, a nawet w pewien sposób miejsce, w którym pracował. W kilku słowach, bycie wolontariuszem to sposób na to, by wzrastać w świętości poprzez świadczenie miłosierdzia. Ale nie jest tak, że tylko dajemy, również otrzymujemy. Wdzięczność pielgrzymów, rozwijanie własnych umiejętności i zdobywanie nowych, ćwiczenie się w praktykowaniu cnót. Ojcze Święty, w głębi serca zabieram ze sobą z tych Światowych Dni Młodzieży wszystkie doświadczenia, które dzieliłem z moimi braćmi wolontariuszami, moją małżonką, z rodakami, a także tymi, którzy śledzili te wydarzenia tylko za pomocą mediów. I mam nadzieję, że po powrocie do kraju dalej będę mógł służyć Panu. Na koniec w imieniu własnym i wszystkich moich rodaków chcę podziękować za błogosławieństwa, jakim jest przyjęcie kolejnych Światowych Dni Młodzieży w mojej ojczyźnie, w Panamie. Ten duch służby, który sprawił, że tutaj się spotkaliśmy, sprawi, że wszyscy pracować będziemy, korzystając z pomocy Ducha Świętego i Matki Boskiej, naszej patronki, tak abyśmy sprawili, by to wydarzenie zapadło w pamięć jego uczestników. Mamy nadzieję, że zawita Ojciec Święty do naszej pięknej ojczyzny. Zapraszam wszystkich moich kolegów wolontariuszy. Oczekujemy na Was z otwartymi sercami. W Rio na podobnym spotkaniu papież Franciszek otrzymał podobną koszulkę, tylko z zaproszeniem do Krakowa. Drodzy wolontariusze, przed powrotem do Rzymu
Pragnę się z wami spotkać, a przede wszystkim podziękować każdemu z was za zaangażowanie, ofiarność i poświęcenie, z jakimi towarzyszyliście, pomagaliście i służyliście tysiącom młodych pielgrzymów. Dziękuję też za wasze świadectwo wiary, która połączona z wiarą bardzo wielu ludzi młodych z całego świata jest wielkim znakiem nadziei dla Kościoła i dla świata. Dając siebie ze względu na miłość Chrystusa, doświadczyliście, jak wspaniałe jest zaangażowanie w szlachetnej sprawie. I tak napisałem to moje przemówienie. Nie wiem, czy piękne, czy brzydkie. 5 stron. Un poco aburrido. Trochę nudne. Lo consegno. Przekażę to moje przemówienie. Po hiszpańsku. Pero me dicen. Mówią mi, me dicen que yo puedo hablar en cualquier lengua, że mogę mówić w każdym języku, porque todos tienen traductor. Bo wszyscy macie tłumaczenie, czy tak? Sí. Hablo español. Mówisz po hiszpańsku. Esto preparar una jornada de la juventud es toda una aventura. Przygotowanie Światowych Dni Młodzieży to przygoda. Prawdziwa przygoda. I llegar a servir. Uczestniczenie w tym, służenie, praca, działanie, a później przychodzi czas pożegnania. Najpierw ta przygoda, ta dobroć. Chcę wam wszystkim za to podziękować, wolontariuszom, dobroczyńcom. Za wszystko, co zrobiliście. Chcę podziękować za te godziny modlitwy, które poświęciliście, bo ja wiem, że te dni zostały zorganizowane dzięki ogromnej ilości pracy, ale równie dużej ilości modlitwy. Dziękuję. Dzięki tym wszystkim wolontariuszom, którzy modlili się godzinami, by to wszystko się udało. Gracias a los sacerdotes. Dziękuję kapłanom. Kapłanom, którzy byli z wami. Gracias a las religiosas. Dziękuję zakonnicom, które były z wami. Wszystkimi innymi i chcę podziękować wam wszystkim, którzy wdaliście się w tę przygodę z tą nadzieją, że wszystko się uda. Księże biskupie, podczas przedstawienia, ja nie wiem, czy zrozumiecie to słowo. Powiedziano mi coś miłego. To taki komplement. Państwo, wy jesteście nadzieją przyszłości. I to prawda. Ale pod dwoma warunkami.
Quieren ser esperanza para el futuro. Czy chcecie być nadzieją przyszłości? Con dos condiciones. Ale są dwa warunki. No, no hay que pagar la entrada. Nie trzeba zapłacić za wstęp. La primera condición. Pierwszy warunek. Tener memoria. To pamięć. Preguntarme de dónde vengo. Zawsze zadawajmy sobie pytanie, skąd przychodzę. Pamiętajmy o miejscu, z którego pochodzimy, o mojej rodzinie. Pamiętajmy o całej historii, którą mamy za sobą. Świadectwo drugiej wolontariuszki pełne było pamięci. Pamięci drogi, którą przemierzyliśmy. Pamięci tego, co otrzymałem od innych, od starszych. Młody człowiek pozbawiony pamięci nie jest nadzieją na przyszłość. Jasne? Ojcze, a co zrobić, by mieć tę pamięć? Porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj ze starszymi. Przede wszystkim porozmawiaj z dziadkami. Jasne. Jeśli chcesz być nadzieją przyszłości, to musisz dostać tę pochodnię, którą przekaże ci dziadek i babcia. Czy obiecujecie mi, by po to, by Panama przygotować się na Panamę, więcej będziecie rozmawiać z dziadkami? A jeśli dziadkowie odeszli już, to porozmawiacie z innymi starszymi ludźmi? Będziecie ich pytać? I pytać. Pytajcie ich. Oni to czysta mądrość. A więc pierwszy warunek, by stać się nadzieją na przyszłość, to pamięć. Ksiądz biskup powiedział, że jesteście nadzieją na przyszłość. Ten drugi warunek, by tak się stało. Jeśli na przyszłość mam być nadzieją, a mam też pamięć, czyli związek z przyszłością, to pozostaje nam teraźniejszość. Co jest potrzebne teraz? Odwaga! Miejcie odwagę. Bądźcie dzielni. Nie lękajcie się. Słyszeliśmy la despedida. Testimonio despedida. Świadectwo, które było też pożegnaniem naszego kolegi, którego pokonał rak. Chciał być z nami. Nie udało się. Ale miał odwagę. Miał odwagę stawić czoło. Odwagą, by walczyć. Nawet w najgorszej sytuacji. Ten młody człowiek nie jest dzisiaj z nami, ale on zasiał ziarno nadziei na przyszłość. A więc na dziś odwaga. Odwaga, siła. W takim razie, jeśli... Co było pierwszym? Pamięć. Jeśli macie do tego odwagę, to staniecie się nadzieją na przyszłość. Jasne? Nie wiem, czy będę w Panamie, ale zapewniam was o jednym. Piotr tam będzie. I Piotr zapyta was, czy rozmawialiście z dziadkami,
ze starszymi ludźmi, by zachować pamięć? Czy mieliście odwagę? Byliście dzielni, by stawiać czoło? I czy potrafiliście zasiać nadzieję na przyszłość? I Piotrowi odpowiecie. To jasne? Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję. Dziękuję wam za wszystko. Przygotowane przemówienie poszło do archiwum. A teraz wszyscy razem, każdy w swoim języku, pomódlmy się do Matki Boskiej. Zdrowaś Mario. I proszę, byście modlili się za mnie. Nie zapomnijcie, niech błogosławi wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapomniałem. Jak to było? Pamięć, odwaga. Można powiedzieć, że przyspieszony kurs języka hiszpańskiego z papieżem, takie przygotowanie do Światowej Dni Młodzieży w Panamie. Papież otrzymuje Księgę Uczynków Miłosierdzia. Od 8 grudnia, czyli od momentu rozpoczęcia roku Bożego Miłosierdzia, młodzież z całej Polski wysyłała różne filmy, zdjęcia, świadectwa, opisując właśnie swoje uczynki miłosierdzia. Organizatorzy tej akcji zachęcali młodych, bo otworzyli swoje oczy szeroko na innych i uruchomili wyobraźnię miłosierdzia. I zostało to złożone dzisiaj w darze papieżowi. Być nadzieją przyszłości? Są dwa warunki. Nie trzeba zapłacić za wstęp, żartował papież Franciszek. Pierwszy warunek to pamięć. Pamiętajmy o miejscu, z którego przychodzimy, o rodzinie, historii, którą mamy za sobą, drodze, którą przemierzyliśmy. Porozmawiaj ze swoimi dziadkami. Jeśli dziadkowie odeszli, porozmawiajcie z innymi starszymi ludźmi, mówił papież. Drugim warunkiem, by stać się nadzieją na przyszłość, jest odwaga. Miejcie odwagę, nie lękajcie się, mówił papież Franciszek. Miał mieć 5 stron przemówienia, ale było nudne i nieciekawe. Tak sam papież Franciszek powiedział. Postanowił je odłożyć i powiedzieć szczerze od serca. I kto najbardziej kupuje młodzież? Tak właśnie wygląda spotkanie z wolontariuszami papieża Franciszka w Tauron Arenie. Papież spotkał się, by podziękować, choć pewnie dla tych wszystkich ludzi zgromadzonych tam właśnie, no to podziękowanie jest ogromnie cenne, ale oni wcale na nie nie liczyli. Wszyscy podkreślali, że to dla nich ogromny zaszczyt, że mogą tutaj być. A jeszcze większym zaszczytem jest to, że mogą spotkać z bliska, zobaczyć papieża Franciszka. Ci ludzie po prostu przez ostatnie 3 lata tym żyli, a to, co działo się przez ostatnie dni w Krakowie, to była kulminacja, wielka nagroda za poniesiony wysiłek, za trud, za poświęcony czas. Wielka nagroda i wielka radość. A w naszym studiu goście ksiądz Jakub Bartczak, ambasador Światowych Dni Młodzieży. I jeszcze dodamy, że przy tym wszystkim
że duchowny, to raper. Czasami, bywam. Hip-hopowiec, tak też. A nawet hip-hopowiec. Jan Mera, podróżnik, ambasador Światowych Dni Młodzieży, to drugi z naszych gości. Witamy serdecznie panowie w naszym studiu. Rozmawiamy o bardzo ważnych słowach, które padały z ust papieża Franciszka i wtedy, kiedy oglądaliśmy razem z państwem relacje z Tauron Areny, mieliśmy okazję już przez chwilę porozmawiać i doszliśmy do takich wniosków, że papież przez